Siema, witajcie w kolejnej mojej części. Jak widzicie, nasze nasionko już przyszło. Blueberry, którą pokazywałem wam w ostatnim filmie, zajęło to, tak jak mówiłem, 2 dni. Pokażę wam, jak kiełkować nasionko najlepiej z tej firmy. Ogólnie zawsze tak kiełkuję nasionka. Kiedyś kiełkowałem na jakichś watach, ale miałem taką sytuację, że po prostu zapomniałem. Bardzo ładne nasionko. Oczywiście najpierw sprawdzam zawsze jego jakość. Wygląda mianowicie tak. Jest bardzo ładne nasiono. Nie ma żadnych uszkodzeń ani niczego. Po prostu biorę i wrzucam do kubeczka. Ono zawsze będzie parę godzin pływało po górze. Trzeba podejść je po prostu później, po jakimś tam czasie, delikatnie puknąć, żeby spadło na dół. I mam odstaną wodę, którą już nalałem dzień prędzej ze względu na chlor, który musi się utlenić. Woda powinna być delikatna, chociaż trochę odstana. Po kilku godzinach tylko podejdę, je puknę i to tyle. Trzeba je schować w ciepłym i ciemnym miejscu. No i myślę, że to będzie trwało maksymalnie 2 dni, gdy nasionko wyrośnie, więc powoli zaczynamy naszą sesję, grow sesję od Blueberry. Także zapraszam was do śledzenia kolejnych moich odcinków i w tym odcinku to na tyle. Dziękuję, pozdrawiam was i trzymajcie się, cześć.